Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj siewy. Dzisiaj siejemy. Najpierw rozsiewamy nawóz pod siew. Jest to nawóz superfosfat chlorki Postar, wzbogacony. Wilgoci w polu jest od groma. Nie nagrywałem wam nic ostatnio z tego względu, iż po prostu nie było czasu. Non stop coś było do roboty. O, jak ładnie dorzuca. Non stop coś było ostatnio do roboty i nie było czasu w ogóle nagrywać. Trochę damy więcej. Mamy tu punktony załadowane. Sieję pierwszy raz jęczmienią zimy. Widzicie, pole zaorane było, przetalerzowane, żeby rozbić bryły. 100 litrów u nas spadło. No i co, moi drodzy, wam powiem. No i trzeba znowu uprawić, o, bochenki wychodzą. Orka na głęboko, dajemy gdzieś tak około 150 kg pozdaru wzbogaconego. 40 fosforu. Jakby w dwóch formach, trochę siarki, mamy trochę magnezu i cynku. Przygotowujemy pole pod siew. Będę siał 4 hektary jęczmienia ozimego. No i 4 hektary pszenicy. Pszenicę będę siał wilejkę, a jęczmień o ziemi to LG Weronika, czy LG Weronika, zwał jak zwał, czy... Co jeszcze wam powiem? Powiem wam jeszcze, że... Oj, dostałem oko. Powiem wam jeszcze, że pierwszy raz będę siał jęczmień. Ciekawy jestem, jak to wyjdzie. LG Weronika to jest odmiana wielorzędowa, ale nie wiem, czy to jest hybryda, czy nie. Nie dam sobie ręki udzielić, musiałbym sobie sprawdzić, bo nie pamiętam. Dajemy szeroko, żeby rozsiewało. Nawóz drobniutki, nawet go nie widać. Nawóz tak drobny, że go praktycznie nie widać. Wilgoci jest od groma w ziemi. W poniedziałek tam jeszcze uprawiałem. No powiem wam, że było ciężko, bo ciągnie się kopał dość znacznie. Ale jakoś damy radę. Siejemy 4 hektary jęczmienia. Stachu dzisiaj też walczy z jęczmieniem. Uprawialiśmy wczoraj. I co jeszcze? I jeszcze wam powiem, że księżyc to będzie dzisiaj atakował. Cały dzień robota od rana, a tutaj rano, jak nie kopanie ziemniaków, to ciewy. Dawno nie nagrywałem też wam nic. No bo jak mówię, praca, praca, jeszcze raz praca. I tak schodziło. Tak dużo nawozów pod siew. Dwa lata po dronie dawałem, no bo
Dobra, pokażę wam jeszcze, bo już zaraz siałem na wóz, przywiozę sobie bagga. Jeszcze wałek zrzucę. Zaprawione zboże z LG Weronika. I ogólnie, co ja wam powiem? No, ziarno jest grube, no. Powiem wam szczerze, że jest grube ziarno. No i co z tego wyjdzie jęczmienia? Nie wiem, bo pierwszy raz to będę siał. Zaprawa to była robiona, widzicie? I teraz nie pamiętam, kurczę. Primused na pewno był jako donosienna taka, taki nawóz nasienny plus zaprawa. No i tu dawałem odpowiedniej dawce, tak jak ulotka pokazywała. Plus 10%, że tak powiem. I jakoś to się zaprawiło. Uprawiałem to tydzień temu. Teraz jadę, uprawię agregatem. No i co? Będziemy robili próbę kręconą w Amazonce. Amazonce próbę kręconą. Zmierzymy sobie obwód koła dokładnie, żeby wyszło. I po prostu jest tam obwód koła razy szerokość, chyba i razy 100 metrów bodajże, jakoś tak. Tak jak w internecie piszą, żeby dokładnie to wysiać. Dawkę daje 200 na hektar, może 200, 220 może ustawię nawet. 220 nawet może ustawię. No i co? No i zobaczymy, jak to się będzie siało. Właśnie się teraz dopiero zapiąłem, stał pod wiatą. Znaczniki na razie nie używam, bez znaczników, bo to ładnie widać na polu, gdzie idzie, bo grabki ładnie zasypują. Ostatnie ustawienia to były do słonecznika, także będzie trzeba się w niej poprzestawiać cały. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra widzowie, jestem z powrotem. Kurczę, babie lato. Wszędzie pajęczyny zostawiają pająki. Zobaczcie, w siewniku znowu pająk. Znaczy pająk, pajęczyna. Tym agregacikiem, agregatem, broną. To jest ciężka brona z wałkami. Zobaczcie, co się tu podziało. Się ładnie uprawiło. Żeby was nie skłamać, to 1,5 godzinki i 3,5 hektara uprawione. Zobacz nawet te bryłki, które to były. Czy bryłki, bryły. Się zrobiły takie małe bryłki i jest ogólnie petarda. No idealna jest na głębokość siewu, jest miękko, także wyrównane jest pole. Rozrzucone wszystko zostało wcześniej, jeszcze ten nawóz. I co, trochę tu dawka mi spora wyszła, bo ponad 200 kilo z 220, tak 240 mi wyszło na ten hektar 30, a reszta tam ustawiłem już, to było około 150 kilo siałem tego fosdaru. Super w okularkach, bo tak słońce, takie słońce ostre jest, powiem wam moi drodzy, że szok. A ja wam jeszcze mam dla was niespodziankę, pewnie już wiecie po tytule, bo wpisałem to w tytuł. Oczywiście, zaraz to Ola przyjdzie i będziemy siać z Olą. Dajmy siewnik, będzie jeździła. Pakujemy, robimy próbę kręconą i siejemy. Ja idę jeszcze po wiaderko i zmierzyłem sobie 210 z obwód koła, 210 cm. I żeby zasiać jedenar, trzeba przejechać, 40 metrów 2,5-metrowym siewnikiem. A żeby zrobić próbę kręconą na tą odległość, to trzeba zmierzyć sobie jeszcze obwód koła 210 cm i podzielić na 40, czyli 40 podzielić na 2, 1 wychodzi 19 tam z groszami, żeby zasiać 1 ar razy 100 i wychodzi nam dokładna ilość zboża, które wleci nam z siewnika. Zasypujemy, bo oprócz tego jest jeszcze zboże, o ciężki jęczmień. Oprócz tego jest jeszcze zboże do zaprawienia w stodole. A to tam jeden siewnik będzie gdzieś, myślę, nie więcej, także całkiem sprawnie to powinno iść. Ustawię na 200 ten jęczmień i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak.
LG Weronika. O, by oddała, bo jest to kobita. A mi się rymuje. Dobra. Kobity mnie lubią. Ola, jak będzie oglądała, to się będzie złościć. To może i odmiana mnie tam lubi. Jęczmienia. Dobrze by było. Dobra, starczy. Kręcimy 19 razy kołem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 18, 19. Dobra. O, przyszła gwiazda odcinka. Pomachaj widzą. No i siejemy, moi drodzy, w końcu. Baterie podładowałem, 210 kg ustawione na hektar. Ola z boku, zaraz będę ją uczył jeździć. Także sama przyjemność teraz. No jak pusto? Tak, dokładnie. Ścieżki będziemy robili sobie. A mi się podoba ta uprawka. Tą ciężką broną. Tymi wałkami. Jedna redliczka jest zapchana. Nie rąbię czemu. Dobra, dobra, co ja tu mam? Żeby to odetchnąć. Nie. Nie. O. To tu się podziało, że to jest zapchane. Reszta idzie. No ładnie to wygląda. Będzie dziura. Pierwszy przejazd, najważniejszy, żeby równo na począć. Gaz ręczny i jedziemy. Po nawigacji, o, zobaczcie jak pięknie uprawione. Chwalę sam siebie. Jak tam klusko na ciapku? Fajna pogoda. Nie spędzę ze mną czas, nie będziesz mówiła, że nie spędzę z tobą czasu. Gdzie? Tą samą. Ola się uczy, dawaj sprzęgło. Nie, dziś. No i tu. O, jest stery. Daj gaz prawy i powoli puszczę sprzęgło. Nie, to jest hamulec. No to. Dawaj gazu. No i odczuć się do tyłu. I staraj się jechać równiutko, żeby tak jak teraz jedziesz. O, patrz, ja ci tutaj dam. Puść gaz nożny, puść. Puść nożny gaz, o. No jest.
tam z boku, jak to wygląda. Pani Aleksandra upala. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Przejdę dalej. Ale przepięknie wygląda po siebie. Ale idzie. Zobaczcie panowie, inwestycja powoli się wraca. Ładnie to wygląda. Amazonę, powiem wam, że jestem zadowolony. Mogę jeździć z tyłu teraz i dognatać bronę. Ola, sobie jeździ. Będzie misiała teraz, a ja będę. A ja idę zaprawiać dzięcię. Ładną miniaturkę jeszcze wam zrobię. A potem ucieknie ode mnie i nie będzie chciała jeździć. Hits. Idzie nasionko, a to teraz zasypuje, no mądrze fajnie to idzie. Pięknie. Piękna sprawa. Rajka w rajkę tak naprawdę. Sprzęgło! Jedź jeszcze! Jeszcze! No i naciśnij! Naciśnij! A to delikatnie jak trzymasz, to wystarczy. No patrz, puść. O, tak jak teraz, trzymasz i już. A już nie chcesz jechać? Nie, bo nie umiem. To siadaj, to ja nawrócę i jechała dalej. Ładnie jest. Będą ludzie myśleli, że masz majtki, a to masz spodenki takie. To nie nagrywaj mnie, no mówię. To sobie pobra spodenki, się zaciągnęły. Ale jest takie są. No? Siadaj z boku. Więc nie nagrywaj majtki. Ojej, ojej. Zostawiajcie łapki i suby. Do zobaczenia. Jednak wróciłam na chwilę. Zostałam. Jedzenie i picie.
stare rzeczy, takie jak lubisz. Kościka? Nie. Co? Parówka w świecie francuskim. Dziękuję. Proszę bardzo. No ale fajnie to wygląda, podobają mi się te rajeczki. Fajnie, no. Fajrant po ciemku, ale na dzisiaj fajrant. Zasiałem prawie wszystko tego jęczmienia. Jeszcze zostałem tam do zaprawiać. Więc zaprawić resztkę, nawet mnie nie widzicie. No i co? No i tyle. Mam nadzieję, że odcinek podobał. Zaraz zmarzłem, już było zimno. Zawsze słońce to momentalnie chłodno. Już czuć jesień. No i co? Na tyle w odcinku. Jak się podobało, łapeczek i subek. Pamiętajcie. I co? Do następnego odcinka. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze widzieć szybciutko i niebawem.